Cześć, jestem Klawia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Kierowca pierwszą połowę drogi liczącą 60 km przebył ze średnią prędkością 90 km na godzinę, a drugą. I stop. Wypisujemy sobie dane. Mamy pierwszą część drogi, czyli S1. 60 km. I jechał z prędkością 90 km na godzinę a drugą część z prędkością 60 km na godzinę. Trasę podzielono nam na pół, czyli S2 to również 60 km. Zapisujemy sobie wzór S przez T, ponieważ nie możemy tutaj iść na skróty, żeby zrobić 90 dodać 60 i zrobić z tego średnią. Tak, tego się nie liczy. Potrzebujemy całkowity czas, przez jaki, jaki on przejechał tą trasę, potem całkowitą, co możemy zrobić już w sumie teraz, całkowitą drogę i dopiero wtedy wyliczymy naszą prędkość. Przekształcamy wzór i mamy, że jest to S przez V. Liczymy pierwszy czas, czyli dajemy indeksy, z jedyneczką. 60 dziewięćdziesiąt. Pozerzę i skracamy górę i dół przez trzy. Czyli mamy dwie trzecie godziny. To samo robimy z te dwa. Tutaj jest sześćdziesiąt na sześćdziesiąt. Jedna godzina. Czyli te całkowite to 2 trzecie godziny plus 1 godzina. Zatem mamy jedną całą i dwie trzecie godziny. Ok, i teraz przechodzimy znów do tego wzoru na prędkość średnią. Będzie to całkowita droga i całkowity czas. Zwróćcie uwagę że ta nasza wartość jest w mianowniku, czyli teraz musimy ją zamienić na ułamek niewłaściwy. A jak to się robiło? 1 razy 3 to 3, dodać 2, 5 trzecich godzin. I podstawiamy. Całkowita droga to było 120 km. I tutaj mamy 5 trzecich. To, co nam tutaj powstało, nazywa się ułamkiem piętrowym. Wygląda strasznie, ale wcale takie nie jest. Kreska ułamkowa, ta dłuższa, to inny zapis dzielenia. Oczywiście ta też, ale ta nam oddziela 120 od 5 trzecich. A jak działamy na ułamkach zwykłych, a my tu mamy ułamek zwykły i mamy dzielenie, to możemy sobie je zamienić na mnożenie, ale tą drugą liczbę musimy sobie wtedy odwrócić. No to odwracamy. No to teraz możemy sobie to albo skrócić, albo policzyć, wymnożyć z górą. I wychodzi nam 72 km na godzinę. Czyli mamy odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.